autorka projektu, planu modernizacji, przebudowy Mostu Przyjaźni, dokładnie jednego z budynków, który tam się znajduje, tego ogromnego. Jaki jest Pani pomysł na to miejsce? Głównym założeniem było takie zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Zamkowego, żeby podkreślić dominantę Wzgórza Zamkowego w Cieszynie. To, co zaproponowałam, to jest obiekt o bardzo niedużej skali, wielofunkcyjny, mogący pełnić funkcje kawiarenki, galerii, miejsca spotkań, koncertów, wykładów, ale na tyle mały, żeby nie zasłaniać rzeki od strony miasta. W tej chwili Olzy w ogóle nie widzimy. I oprócz tego obiektu zaprojektowałam tam obszar taras, sztuczną plażę i jeszcze teren zielony, rekreacyjny. Tak, żeby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Pytanie związane z budynkiem. Tutaj rozstrzygnięto konkurs na modernizację, rewitalizację obiektu. Powołałem zespół, który ma dokonać takich ostatecznych ustaleń. Na razie jesteśmy na etapie koncepcji. Mamy doprowadzić do powstania projektu. W ten sposób Wzgórze Zamkowe powinno zostać odsłonięte i ten widok wchodzących do Polski od strony czeskiego Cieszyna powinien nas niebawem, to znaczy za 2-3 lata, cieszyć.